W 1996 roku oddział dysponował wyłącznie jednym respiratorem. Nie posiadał dostępu do kompletnie żadnej diagnostyki, choćby obrazowej, zaawansowanej. Ten obraz pokazuje, jaki rozwój medycyna dokonała, jaki rozwój szpital w Bolesławcu dokonał, bo w chwili obecnej oddział anestezjologii intensywnej terapii jest jednym z lepiej wyposażonych oddziałów w kraju, na Dolnym Śląsku, dysponujący najnowocześniejszym sprzętem. Takim sprzętem jeszcze, którego żaden na przykład z szpitali nie posiada na terenie naszego kraju. Również blok operacyjny może szczycić się takimi osiągnięciami. Jaka jest teraźniejszość? Blok operacyjny oraz oddział anestezjologii intensywnej terapii to serce naszego szpitala. Dlatego też znajduje się w samym centrum. Serce wymaga bardzo dobrego połączenia krwionośnego, dzięki któremu wszystko sprawnie działa. W naszym przypadku jest to komunikacja trzech klatek schodowych oraz trzech nowoczesnych, nowo wybudowanych wind. Pomysł modernizacji bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii intensywnej terapii zrodził się wiele lat temu. Jak widzieliśmy na przedstawionym filmie, już w latach 90. bardzo głośno mówiło się o konieczności modernizacji bloku i oddziału. Była to inicjatywa konieczna ze względu na bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo pacjentów oraz sprawa wizerunku szpitala na zewnątrz. To przecież Bolesławiec słynął i słynie z wyjątkowego miejsca, jakim jest oddział anestezjologii intensywnej terapii. To również renomowane oddziały zabiegowe powodują, że należy rozwijać te dziedziny medycyny. Świadczą o tym pacjenci, których z roku na rok jest coraz więcej, i przybywa ich jeszcze więcej do naszego szpitala. Bardzo się cieszę z tych bardzo dobrych opinii naszego szpitala, że muszę powiedzieć, że jest bardzo mało skarg, a przecież bazujemy na bardzo newralgicznym poziomie, a bardzo dużo pozytywnych opinii. To w listopadzie 2020 roku został ukończony projekt budowy szpitala modułowego, sfinansowanego z środków w pełni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który służył pacjentom z chorobą zakaźną COVID-19 i dalej służy w najgorszych chwilach pandemii koronawirusa. Ale to również nowa możliwość dla nas, ponieważ znacząco zwiększyliśmy bazę łóżkową w naszym szpitalu. Spowodowało to możliwość rotacji oddziałów, co uczyniliśmy bardzo szybko. Po okresie tak zwanej trzeciej fali koronawirusa rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do realizacji projektu modernizacji oddziału anestezjologii intensywnej terapii i bloku operacyjnego. Założenia projektowe były jasne. Muszą w naszym szpitalu znajdować się co najmniej 3 sale operacyjne oraz minimum 7 łóżek ojomowych, a najlepiej 9. Projekt w zasadzie bardzo ciężki do realizacji, przede wszystkim finanse. Drugi problem, bo konieczność upchnięcia dwóch bardzo dużych funkcji szpitala na powierzchni 600 m kwadratowych. A pierwotne założenia, jakie były projektowe do realizacji tych dwóch zadań, było 1400 m kwadratowych. Wielogodzinne rozmowy z lekarzami, z pielęgniarkami, z pracownikami technicznymi spowodowały, że właśnie jesteśmy na tej powierzchni 600 m kwadratowych nowoczesnego, najnowocześniejszego oddziału anestezjologii intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego. Latem 2021 roku rozpoczęły się prace budowlane, które trwały finalnie ponad rok. Jednak 150-letni obiekt pokazał nam wiele niespodzianek, ale z pokorą i poszanowaniem dążyliśmy do pierwotnego celu. W trakcie trwania projektu musieliśmy zmodernizować praktycznie całą sieć elektryczną na terenie szpitala, większość sieci centralnego ogrzewania, no i przede wszystkim od nowa zbudować instalacje gazów medycznych. Stary obiekt wymusił na nas kompleksowe stworzenie bardzo wymagającego systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Po ponad roku możemy już korzystać z dobrodziejstw w tej powierzchni, która jest obecnie jedną z najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku. Główne założenia projektu zostały zrealizowane.
Teraz otwiera się nowy rozdział w naszym szpitalu. Era nowoczesnego leczenia oraz najwyższej jakości spełnienia standardów jest właśnie możliwa w Bolesławcu. Teraz my tworzymy przyszłość i jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie mieszkańców powiatu bolesławieckiego, jak i mieszkańców Dolnego Śląska.